Mieliście kiedyś tak, że patrzyliście na mapę i myśleliście, jak wiele ładnych, dziwnych, nietypowych miejsc znajduje się w Polsce, ale i w Europie, czy na całym świecie? Ja na przykład nigdy tak nie miałem, ale w dzisiejszym filmie pokażę wam kilka ciekawych miejsc na Street View w Polsce. A wy być może dowiecie się czegoś nowego o swojej okolicy. Jako iż jest to mój pierwszy film, proszę was o jakiś feedback w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. Bardzo mile widziane są również wasze pomysły na materiały. Stwórzmy wspólnie taką dowiadującą się wspólnie bezużytecznych rzeczy społeczność. No dobrze, przechodzimy do pierwszego województwa, którym jest województwo zachodniopomorskie. I zaczynamy naprawdę z grubej rury, bo znajdujemy się w miejscowości Biesiekierz, leżącej na drodze z Kołobrzegu do Koszalina. A w środku tej wsi, na 9-metrowej nodze, znajduje się niemal 4-metrowy pomnik ziemniaka. No ale możemy się zastanawiać, co on tutaj w ogóle robi, skąd on się tutaj wziął. I nie ukrywam, zgłębiłem nieco jego temat i okazało się, że w tym roku ma swoje 40-lecie. Znajduje się w Biesiekierzu od 83 roku i ma uwieczniać fakt, że gmina Biesiekierz ziemniakami stoi. Jak go zobaczyłem, od razu wiedziałem, że to właśnie nim chcę rozpocząć tą serię. Zobaczcie tylko na niego. A jak już o wysokich pomnikach mówimy, to w sąsiednim województwie pomorskim znalazłem taki oto 13-metrowy wiklinowy pomnik żyrafy. I to nawet nie na terenie zoo. Stoi sobie przy KFC. Jak na razie muszę stwierdzić, że północ Polski bardzo lubi pomniki. Ciekawe, czy znajdziemy coś wyższego od żyrafy. No dobrze, żyrafa za nami, przechodzimy do województwa mazowieckiego. A tutaj znalazłem ciekawostkę, która może być nie lada gratką dla fanów serialu Rancho. Znajdujemy się w miejscowości Mrozy, która między innymi odgrywała serialowe Wilkowyje. Jeżeli oglądaliście ten serial, to na pewno kojarzycie scenę, gdzie ławeczkowicze jadą konnym tramwajem przez las. I właśnie o tym tramwaju jest ta ciekawostka. Przy ulicy Tartacznej w Mrozach znajduje się krańcówka tego właśnie tramwaju. Niestety jedyne zdjęcie, gdzie w zasadzie widać ten wagon, jest z 2013 roku i widać go na maksymalnym przybliżeniu, ale myślę, że na pewno da się go rozpoznać. I tak oto powoli niczym konnym tramwajem zmierzamy do województwa lubelskiego. Zatrzymamy się na chwilę w miejscowości Zwierzyniec, której trafiłem na drzewo i to dosłownie, zobaczcie. No okej, drzewo, ale co może być nietypowego w drzewie? Ano na przykład to, że rośnie w środku drogi, bo ekolodzy nie zgodzili się na jego wycinkę. A skąd wzięło się imię Krzysztof? Na tych zdjęciach tego dobrze nie widać, ale tutaj, popatrzcie, znajduje się figurka świętego Krzysztofa. I to właśnie dzięki niemu tak nazwano to drzewo. No dobrze, omijamy drzewo i jedziemy dalej do województwa opolskiego, a konkretniej na ulicę Wschodnią. Ale przyznaję, ta ulica w obecnym stanie jest nie tylko ciekawostką, ale też absurdem. Spójrzcie, wjeżdżamy sobie na ulicę Wschodnią, a ta nagle się zwęża. A to dlatego, że koliduje ze stadionem żużlowym. A za tym stadionem droga wraca do swojego pierwotnego rozmiaru. Ale to jest dopiero początek absurdu. Słuchajcie tego. Jadąc w przeciwnym kierunku, zresztą jadąc to duże słowo, zobaczcie tylko na stan tej drogi. Po pokonaniu około kilometra tej zacnej trasy, dojeżdżamy do jej końca. Stwierdziłem, że muszę przejechać nią jeszcze raz i znaleźć jeszcze jakiś absurd. I długo nie musiałem szukać. Moją uwagę przykuł ten dziwny półremont, który miał tutaj miejsce. Województwo lubuskie. Znajdujemy się w Lubsku, gdzieś w okolicach rynku, a w nim najwęższa droga dopuszczona do ruchu w Polsce. Z tego co wyczytałem wynika, że ma zaledwie 1,40 m szerokości. Widzę, że samochód Google'a nawet nie próbował tutaj wjechać, bo nie da się kliknąć na ten najciaśniejszy fragment. Chociaż zobaczcie, tutaj za budynkami już da się kliknąć. Czyli googlowskie auto musiało w jakiś sposób się tutaj przecisnąć. No, albo kierowca wjechał pod prąd z drugiej strony drogi. Która opcja jest bardziej prawdopodobna? Ja już się domyślam. Następna ciekawostka. A ta znajduje się w Kuźni Nieborowskiej w województwie śląskim. I chodzi konkretnie o te skrzyżowanie. No ale co może być ciekawego w zwykłym skrzyżowaniu dwóch dróg? Patrzcie, skoro stojąc tutaj na czerwonym świetle nie możemy wyjechać, to... Kto może to zrobić? Mieszkańcy tego oto domu. I to na jakim wypasie, zobaczcie. Do tego domu są dwie bramy wjazdowe i każda z nich ma swój sygnalizator do wyjazdu. Widzę, że one są wzbudzane, więc to akurat dobrze, że w tej absurdalnej sytuacji ktoś chociaż pomyślał, żeby to były wzbudzane światła, a nie żeby zielone światło świeciło komuś co chwilę bezużytecznie w podwórko. Następna ciekawostka jest nie lada gratką dla fanów komunikacji zbiorowej. Jesteśmy w województwie małopolskim w Rokicinach Podhalańskich, w których zbudowano niczego sobie centrum przesiadkowe. Spójrzcie tylko na to, wysiadacie z autobusu i w ciągu kilku sekund jesteście w stanie przesiąść się do pociągu. Ten przystanek autobusowy jest takim drugim peronem tej stacji w zasadzie. Moim zdaniem inne miasteczko powinny tylko brać przykład z takiego portu komunikacyjnego. I ostatnim województwem, które dzisiaj odwiedzimy, jest województwo podkarpackie. I droga, po której żeby móc przejechać, musimy uzyskać zezwolenie od zarządcy dróg. A jak je otrzymać? To proste, musimy wysłać SMS-a na numer telefonu, który znajduje się na tym tu znaku, zobaczcie. Musimy wysłać tego SMS-a z numerem rejestracyjnym pojazdu, którym będziemy się poruszać. Ciekawe rozwiązanie, z takim w Polsce się jeszcze nie spotkałem. A na pewno lepsze takie niż wstawianie budki ze szlabanem, zatrudnianie pracownika i generowanie
niepotrzebnych kosztów. No spoko, ciekawe ile osób otrzymało mandat za niewysłanie SMS-a. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie miałem lepszego pomysłu na rozpoczęcie serii długich filmów, a ciekawostki z naszego otoczenia są zawsze spoko. Podsyłajcie swoje ciekawe pomysły w komentarzach, pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie albo shorcie.